Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem zaprosić do obejrzenia umarłego miasta opery skomponowanej przez 21-letniego kompozytora Krongolda. Jest to utwór niezwykły, dlatego że ten bardzo młody chłopiec napisał operę szalenie. Głęboką, intensywną i bardzo wyrazistą muzycznie. Przede wszystkim, co jest strasznie ciekawe, jest to thriller, jest to opowieść filmowa, a jest to opowieść, która ma w sobie napięcie godne filmów Hitchcocka. I nie dziwne jest to, dlatego że i Hitchcock, i Kongol korzystali z tego samego źródła literackiego. Więc mamy o, do czynienia z opowieścią z Dreszczykiem, opowieścią kryminalną, która jest bardzo wciągającą i mroczną opowieścią, która ma bardzo charakterystyczny, jakby, czar. Epoki. Natomiast co w tym szalenie mnie zainteresowało poza tą narracją filmową, jestem z wykształceniem, ryserem filmowym i to mnie strasznie jakby zawsze w operze uwodzi, myślenie obrazami, tematem takim bardzo osobistym jest relacja mężczyzny i kobiety. Otóż Korngold jako bardzo młody chłopiec dowodził już, że my nie umiemy patrzeć na drugiego człowieka takim, jakim on jest, nie umiemy go dostrzec, budujemy swoje fantazmaty, budujemy swoje obrazy i nakładamy swój Scenariusz na osoby, które spotykamy. Tak naprawdę nie umiemy dotknąć osoby, którą kochamy, nie możemy jej dostrzec, tylko widzimy jedynie własne swoje wyobrażenie. Z tym wyobrażeniem walczymy, o to wyobrażenie jesteśmy zazdrośni i czasem musimy dokonać czynów naprawdę radykalnych. Raz jeszcze zapraszam, pozdrawiam. Mówił Mariusz Streliński.